Cześć, tu Michał, gramy w XCOM 2 i kończymy misję z poprzedniego odcinka, który już robił się za długi. Właśnie schakowaliśmy wieżyczkę, co się bardzo dobrze składa, bo mamy dużo celów i wszystkie flankujemy. Spróbujmy załatwić najpierw żmijkę. Wieżyczka, jeśli dobrze rozumiem, ma podwójny strzał. W sensie normalny strzał nie kończy jej tury, więc mamy bardzo duże szanse na zabicie tej żmijki. Pięknie. Dobra, czyja kolej? Hak się nie zmarnował, bardzo dobrze. Mieliśmy sporo szczęścia, 30% szans i się udało. Ojej, jest niebezpieczeństwo. Ogłuszony. Nic złego. Zaraz wróci do siebie. Dobrze, że nie nieprzytomny, ani nie... ani nie zabity. Myślę, że teraz nie mają większych szans. Zobaczmy, na kogo wieżyczka ma jakiś strzał najpierw. Wieżyczka ma na Mutona, ale Muton ma tarczę. Więc należy najpierw zabić tego gościa z tarczą. Ktoś miał na niego... O, Trawoman ma na niego strzał specjalny. Proszę bardzo. Dobra. To raz. Falk, no... Ciebie na razie zostawimy w spokoju. 68% szans. Jeśli podejdę tu, to dostanę flankę, tak mi się wydaje. Tylko, że tam jest ogień. W sumie już prawie nie ma wrogów. Zaryzykujmy. Podejdźmy bez osłony tym razem. Immune, to znaczyło, że jest odporny na tę chmurę trucizny, która tutaj jest. 75%. Dawaj. Brawo. Teraz trzeba dobić Centuriona. Mógłbym go pozbawić osłony. Mam jeszcze jeden granat. Zrobimy... Tylko, że Falcon ma tylko jeden ruch, więc nic z tego. Musi po prostu strzelać. Kogo jeszcze mamy, kto może w niego strzelać? 83... Zacznijmy w ogóle od wieżyczki. Bardzo ładnie. A teraz niech zabije go ktoś inny, żeby dostał awans. Dodo najpierw wyleczy Falkno. Załatwiony. Czy to wszyscy? To nie wszyscy. Ha. Może w budynku ktoś jest, albo tutaj z tyłu. Lepiej byłoby być ostrożnym. Podejdźmy tutaj do Falkno. Nie odkrywajmy za dużo nowego terenu, dopóki wszyscy nie będą mieli swoich akcji wolnych. Trawoman, myślę, że przyszła kolej, a nie, to jest Aron. Niemniej jednak i tak przyszła kolej na to, żeby udać się na wieżyczkę. Ale na wieżyczce dalej jest trucizna, no to w takim razie na dach domu. Roger that. Widzimy naszą wieżyczkę własną. Już ją widzieliśmy wcześniej. A, to jest jej kolej po prostu, o to chodzi. Jest zhakowana, musimy ją i tak rozwalić zaraz. Czy ja mogę do niej w ogóle strzelić? Mogę. Czy ona pozostanie zhakowana? Jak do niej strzelimy? Myślę, że tak. Pamiętajmy, że ten hak jest tymczasowy. Rozwalmy ją. Może to był błąd. Tam są! Kurczę, niepotrzebnie strzelałem w wieżyczkę. Trafiłaby ich Overwatchem teraz. A hak został.
Dobra, zacznijmy od wieżyczki. 60%, 64%, 30%. Czy ja mam opcję, żeby jej granatem pozbawić osłony? Chyba tak. Owszem, mam. Znaczy, stąd dostrzelisz? Nie, musisz podejść bliżej. No to może na przykład tutaj. Position confirmed. O. Raz. Od razu łatwiej będzie w nich strzelać. To jest klon jako reakcja? O co chodzi? Kiedy on ma takie... Aż mnie denerwują ci przeciwnicy. Wiem, co by nam się przydało. O nie, rozwaliłem jedną skrzynkę. Nie zauważyłem nawet. Cholera. To mam najlepsze trafienie na tego, więc spróbujmy. Kurczę, jeden punkt. Ty możesz zrobić co? Możesz podbić sobie tutaj. Zepsułem skrzynkę ze sprzętem. To było głupie. I strzelić. Nie wiedziałem, że tam jest, albo nie zauważyłem. Mógłbym rzucić strzelić granatem, ale to by rozwaliło naszą wieżyczkę. No, strzelmy normalnie. Dwa obrażenia, świetnie. Solo, co ty możesz? O, masz flankę na jednego, na Mutona akurat. No to dawaj. W sumie jesteś za osłoną, to możesz sobie strzelać. No nie najlepiej ci to poszło. 83, 73, 60. No 80, nie? Ładnie. Jeden wróg mniej. Wieżyczka. 60%, 60%. No to dawaj. Pudło. To jeszcze raz. No tylko za co ma więcej życia. Pięknie. Kodeks jest niebezpiecznym przeciwnikiem. Co ty możesz? Możesz kogoś wyleczyć, zanim strzelisz. Falkno ma tylko jedno obrażenie, więc to nie ma sensu. Ale co możesz też zrobić? Możesz dać Aid Protocol. Aid Protocol zwiększa obronę. A ty jesteś najbardziej wysunięty, więc ty ją dostaniesz. I strzelamy tutaj. Dawaj. Bardzo ładnie. Kodeks Brain Dropped. Nie wiem, co kolejne mózgi kodeksów mi dadzą. Zobaczymy z czasem. Jeszcze żadnego nie rozebraliśmy. Dalej hack. O Jezu, tak żałuję, że w ciebie strzelałem, moje kochane wieżyczko. O, Muton idzie ją zabić. Lepiej ją niż kogoś z nas. Będziemy za tobą tęsknić. O nie. O nie, o nie, o nie. Musimy uciec z tamtego miejsca. I dobić tych wrogów oczywiście. Kto jeszcze ma granaty? Czy ktoś jeszcze ma granaty? Falkno nie ma już granatów. Tylko dymny i nieprzeładowaną broń. Jeśli dobrze rozumiem, to jak zostanę w tym miejscu, to nas coś trafi, czy nie? Czy mogę przeładować i strzelić? Nie wiem. Rozwiążemy ten problem, ignorując go. Czarek podbiegnie. Overwatch? Kto miał Overwatch?
O, cholera. Trzy obrażenia. I trzepnie i granatem, zabijając oba kodeksy i raniąc Mutona. Teraz, żeby mieć pewność, że oba kodeksy dostaną. O, idealnie. Nie chcę wystrzelić. Enterem. Oba kodeksy zginą. I Muton powinien spaść na ziemię, dostać dodatkowe obrażenia. I stracić osłonę. Teraz nie jestem pewien, jak jest Falkner. Czy on teraz... Niech przeładuje. Czy on teraz, jak tu zostanie, to nie zostanie ranny. 82%. Jaka szansa na zabicie? 6 do 8 raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 66% szansy na zabicie, jeśli trafi. Chainshot. Mniejsza szansa trafienia, ale 100% szansy na zabicie. Zróbmy tak. Pudło. Cóż, zawsze coś. Jest na nim holo targeting. Następny, który to spróbuje zrobić, czyli ty, będzie miał większą szansę. Przeładuj i strzelaj. Czy wygraliśmy? Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. No, i świetnie. Dziewięć obrażeń, czarek, pieczarek. Fajne są te zbroje, podobają mi się. Mogły być trochę większe, bo to wygląda na to, jakby ich warstwa była bardzo cienka. Ale w sumie te zaawansowane, które możemy budować za grube pieniądze, chyba będą cięższe. No, teraz się tym zajmiemy. Najpierw broń plazmowa. Awans. Dodo. Covering fire albo threat assessment. Zaraz, pamiętam, że następna opcja to jest, jak się ruszysz do końca, to jak tylko się ruszysz, to masz automatyczny overwatch. Więc wybierzmy tę drogę. Ranger. Okej, okay, może być. Solo. I mnie pasuje do zawodu. Ranger często wybiega przez zespół. Kodeks Brain, dwie sztuki. Ciągle jeszcze go nie zbadaliśmy. Dużo, dużo trupów. Dobra, wracamy do skanowania. Supply drop available. Wiem o tym. Furies, Alien Alloys 6 dni. Nie teraz. Chętnie, ale nie teraz. Zresztą uważam, że nawiązanie kontaktu z innymi tutaj jest ważniejsze. Jesteśmy już prawie w stanie nawiązać kontakt z całym światem. Zbierzmy najpierw. O, UFO przyleciało. Supply drop, gotowe. New stuff available. Naukowiec, inżynier, wszystko fajnie, ale chyba nie chcę. Chociaż z drugiej strony mamy tak dużo zasobów, że moglibyśmy kogoś zatrudnić. Co też możemy zrobić, to skontaktować się z kolejnym regionem albo zebrać stopy. Co by zrobić? Co by nam najlepiej się przysłużyło? To jest ile przychodu? 55, 45 i 50. Tutaj mamy 60, ale drożej. 40. 1040. A to kosztuje więcej interu. Myślę, że powinniśmy się zająć do końca Afryką. To nam da więcej interu, który się przyda w przyszłości. A potem Europą. A może w ogóle najpierw Europą? Szybsze badania. Zrobimy tak. Jeden kontakt tu, drugi kontakt tutaj. Tutaj przekaźnik. Ciach, ciach. Hmm.
W Afryce wystarczy bez przekaźnika tylko dwa kontakty, więcej zasobów, a tutaj szybsze badania. Chyba bardziej interesują mnie szybsze badania. Skontaktujmy się z Europą Zachodnią. Wiem o tym, zaraz... Nie, uważaj! Prawie trafiliśmy na UFO. Dobra, kontakt 4 dni. Czarny rynek nas w tej chwili interesuje. W sumie mogliśmy skoczyć tutaj, zobaczyć... Nie. Kontakt. Fuzzy jest teraz hakerem, okej. Okay. I możemy sobie przeszkolić kogoś nowego. To są jeszcze nienazwani. Będę to robił między odcinkami. Takimi, kiedy akurat nie walczę. Armory View Soldiers. Któregoś z nich możemy przeszkolić na to, czego chcemy. Zamierzam przeszkolić kogoś na grenadiera. Więcej wybuchów. Lubimy wybuchy. O, stary typ sektoida. Okej. Okay. No właśnie, jeżeli upgrade'ujemy Guerrilla Tactics School, to to nam da specjalny trening, że będzie można lidera trenować. Bardzo mnie to ciekawi. Ale... Czy chcemy to robić już w tej chwili? Miałem kilka innych planów, jeśli chodzi o te zasoby. A, zróbmy. Dobra. Specjalizujący się trening na lidera. Tylko jeden może na misję, oczywiście. No dobra, to kogoś, kto ma najwyższy poziom. Matt, będziesz naszym pierwszym liderem. A, to działa w ten sposób. Już wszystko rozumiem. Dobra, co to robi? Intel za zabijanie wrogów, albo... plus 20% do trafienia krytycznego dla wszystkich sojuszników. Wybiorę kolektor z tego prostego powodu, że jest pasywny. Ile to będzie trwało? Kolektor training. Ile to będzie trwało? Mnie interesuje bardzo. Gdzie to jest? O, 8 dni, ale długo. Cholera. Będę go potrzebował w najbliższym czasie. No nic. Making contact. Róbmy to dalej. Defense Matrix zrobiliśmy. Pokaż. Budowanie moich ukochanych wieżyczek. No, mamy wolnego inżyniera. Właśnie pana to budowała. Pewnie kogoś tu przypiszemy, ale to później. Dobra. I ten inżynier, żeby się nie marnować, niech zajmie się tym. No to tutaj, teraz. Tam na dole zbudujemy chyba Resistance Comms. I zniszczymy ten po prawej. Interception imminent. Oj. UFO nas goni. Ale jesteśmy gotowi, mamy wieżyczki. I co? Zgubiliśmy je? Czas leci i co? I nic. Po prostu tracimy czas. Teraz gra się zawiesiła, ja sobie siedzę tu po prostu. A, złapało nas! Dobra, coś nowego. Tego jeszcze nie widziałem. Jakieś duże to UFO. Myślę, że to nie będą trwałe uszkodzenia. Czyli chcą nas żywcem? Nie rozumiem. Hmm.
Akurat skończyliśmy robić wieżyczki. Świetnie. They've just dropped some sort of spike outside. It's generating the same type of pulse that knocked us out of the sky. They don't want us. They want the ship. Isn't there some way you can override it? Not from here. I can't get our engines online while it's out there. Commander, we're gonna have to do this the old-fashioned way. Destroying that spike is our only chance at getting out of here. We can't let the aliens take this ship. Russian last dance. Oczywiście, jedziemy. We can deploy some of our wounded troops back into combat if you feel it's necessary. This operation is critical to our efforts. We may not have much of a choice. O nie. Wyjdź z tej misji. Cholera. No dobra, nie, to nie. To jest misja obronna, więc snajperzy się przydadzą. Travoman na pewno. Nasz najlepszy specjalista w tym wypadku, Dodo. Jakiś jeden grenadier. Jest. Falkno był ostatnio dwa razy. Teraz jest pora na więcej Elobelo. Jeszcze ktoś czwarty w wysokim poziomie. O wysokim poziomie. Może być na przykład Bob. O! Mamy snajpera ciężkiego i dwóch tych. Do tego Jane i ktoś o niskim poziomie. Na przykład specjalista sharpshooter. Ostatnio był Aaron, teraz weźmiemy Macieja. Dobra, make utility items available. Dwóch medyków z apteczkami. Granat. No, skaner pewnie nie będzie potrzebny. Ja nie wiem, czy mamy dla niego jakąś dobrą alternatywę. Raz. I raz. No niech jest battle scanner w takim razie. Dobra. Zacznijmy to. Skoro zbudowaliśmy ten specjalny budynek, to będziemy mieć też wieżyczki. Żeby się tak pospieszył, co? Menace 1-5, situation critical. Primary Avenger systems are offline and hostiles are moving through the age. Shen, any updates? Commander, we've got a critical system failure. The Avenger is dead in the water. I'm diverting reserve power to the scanners and they're picking up a powerful radiation source nearby. We need to locate and destroy whatever it is disrupting our system. Snajperzy to rozwalą po prostu. Dozens of Advent transports are inbound on our position, and they've got battleships in tow. The aliens are sending everything they've got. We have to get the ship off the ground, or we may not make it out of this one. Czyli co, musimy do przodu i rozwalić tamto. No to tak, Travoman, raz. Nie wiem, czy dobre miejsce wybrałem. Załóżmy, że dobre. Dobre. Na pewno przyda się jego umiejętność tego stożka rażenia. Drzwiczki też zrobią swoje za chwilę. O cholera. Myślałem, że jeszcze ich tu nie ma. Czyli kolej. Wieżyczki kolej. Nie. No właśnie, wieżyczki. Mogą coś zrobić. Mam jedną tylko? Mam nadzieję na więcej. Nie, dwie. Okej. Obrócz. Bob, co ty możesz? Bob może podbiec za to drzewo. I strzelić. Niestety nie wyszło. Teraz właśnie, druga wieżyczka ma możliwość strzelania. Pewnie powinna się ruszyć. Raz. I dwa. Wrogowie nie mogą dotrzeć do rampy. Nie wiem, skąd będą przychodzić, więc to będzie trzeba uważać. Jane, co ty możesz? Jane mogłaby zrobić run and gun, podbiec tu i ich wytłuc. Albo mogłaby po prostu podbiec tutaj. Być może też ich wytłuc. Jestem na to.
zróbmy run and gun. A może za tego kamyczka. Flanka. Czwarty strzał dopiero trafił. Trzy razy do niej strzelaliśmy wcześniej. Wolf. Znowu się za drzewem. Jako snajper będziesz miał dobrą pozycję. I niestety z pistoletu, ale lepszy pistolet niż nic. Okej. Czy ja kolej? Alobelo. Alobelo mógłby ich pociągnąć granatem. To by zabiło jednego z nich, a drugi jest na ziemi, tak? A, to tylko jednego mógłbym pociągnąć granatem. Wydaje mi się, że rozsądnie będzie zachować granat na sytuację, w której mamy więcej wrogów, więc pociągniemy go normalnie z broni. O, mógłbym zrobić chain shot. Nie, to nie ma sensu. Pięknie. Niestety tylko jeden załatwiony, a to dopiero pierwsza runda. O, berserker. Ależ ich tu jest. Ojej. To mi się jest dużo trudniejsze niż przypuszczałem. O, tak? Kogo? Kto to? Możemy zrobić Haywire. Czy Haywire kończy turę? Haywire nie kończy tury. Możemy spróbować przejąć zwykłego mecha Adventu? Jak najbardziej, spróbujmy. Albo nawet atak obszarowy. Szkoda, że mat nie jest dostępny. 46% szans na przejęcie. Spróbujmy. O nie, zrobiłem... O, cholera, zrobiłem cancel hack. Nie, taki błąd. A nie, dobra, wszystko jest ok. Tylko nas cofnęło. Nie zmarnowało. Spróbujmy. Jeżeli się uda, to moglibyśmy nawet użyć mecha do rozwalenia tamtego czegoś. Nie wyszło. Nie wyszło zupełnie. Dobra. No cóż, nie to nie. Za kamyczek. 70, 69, 62. Kto jeszcze? W sumie mógłbyś pobiec i rozwalić to, ale... Czemu mój snajper nie może w to trafić? Właśnie, weźmy Travomana. Gdzie jest Travoman? Czemu nie mogę rozwalić tamtego czegoś? Może granatem trzeba na przykład? Nie wiem. Wydaje mi się, że jedynym rozsądnym wyjściem w przypadku Travomana jest zrobienie killzone. A to zrobimy na sam koniec. O, jeszcze mamy Lightning Hands, to możemy zrobić za darmo. Killzone teraz, jeżeli dobrze to rozegramy, to Killzone może objąć czterech z naszych wrogów. Czy więcej? Nie, więcej nie. Żeby mech też się załapał. O, w ten sposób. Powinien wystrzelić do ich wszystkich czterech. Jeśli niektórzy będą tylko strzelać, a nie ruszać się, to co innego, no ale... Zobaczymy. O, to jest tarczownik. Tego trzeba załatwić. Ale, mamy dwa ruchy. Głupio byłoby któryś zmarnować. A nie, czekaj. Już hakowaliśmy. Dostrzelaj. Nie, pomyliłem się. To Dodo hakował. A nie Bob. Zmarnowałem ruch. No, nieważne. Zadrzewko i atak. 82, 89. 89, bo flanka. I dlatego, że tego możemy zabić. Okej, udało się.
Wolf, czy ty masz na kogoś strzał? Nie masz. No to cię przemieścimy tutaj. Wieżyczka. Wrócz, jakby ktoś wlazł na górę. Kurczę, pewnie trzeba było bronić się bliżej platformy. Bob Henry, czy to jest... czy to jest rookie? To jest rookie. Stąd pewnie nikogo nie trafisz, ale sprawdźmy. Nikogo stąd nie trafisz. No to przybliżmy go trochę. A, jeszcze mamy Lobelo nieruszonego. Lobelo. Lobelo podejdzie sobie do drzewka. I będzie pruł granatem. Da się załatwić dwóch? Pewnie nie. Trzech. Trzech nie, dwóch tak. No to proszę. Mam nadzieję, że Travoman za dużo obrażeń, bo on ma ten super overwatch, który ma trafić w każdego, który się ruszy. Jeszcze więcej? Jezu. O, pierwszy overwatch. Sześć obrażeń, ładnie. Powinienem kogoś wysłać pewnie do tego przekaźnika, żeby go rozwalić po prostu. Może Lobelo? Trzepnąłby go granatem i po wszystkim. Bardzo ładnie idzie ci ten Overwatch. Bardzo ładnie. Czemu dałem autoloader? Chyba ta. Co się stało? A, Blind Rage. Czyli atakuje najbliższego osobnika, nie przeciwnika. Kurczę, pasek by nam się teraz przydał. Wbieglibyśmy nim do środka i użyli tej umiejętności, że strzela pistoletem do każdego, załatwiłby wszystkich. Ojej. To rozwalnie nam osłonę? Chyba tak. Ten może być bardzo niebezpieczny. Wreszcie wieżyczki się przydadzą. Albo i nie. Pięknie. Z tą umiejętnością zacznę coraz bardziej doceniać sniperów. Dobra, czyja kolej? Najpierw użyjmy wieżyczek. Zobaczymy, ile będą w stanie zrobić. XCOM turret. Raz. W sumie mogłem użyć cięcia pancerza. Ale dobra, wieżyczki mogą trafić tylko w niego, więc niech nie marnują swoich akcji. A druga? Weź mi drugą wieżyczkę. Druga wieżyczka nie trafi. Dodo nie ma już osłony, musi się cofnąć. Dobra, tutaj. Który ma trafienie na kilku. Bob. Co może zrobić Bob? Bob może wyleczyć i strzelić. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Leczenie raz. I... 79. Tu by się granat przydał. Nie jest. Jane ma granat, ale on chyba nie ma takiego zasięgu, co? Żeby ich obu załatwić. Nie, to musi być ciężki granat, taki jak ma Lobelo. Co mógłby zrobić Jane? Jane mogłaby strzelać do tych ludzi. Travoman? Tylko normalne strzały, niestety. No całkiem celne. Czy mam darmowe przeładowanie? Jezu, mody. Stok nie ma darmowych strzałów. Kurczę, trzeba było zrobić darmowe strzały.
69 na mecha. Dobra, zróbmy to. Przeżył. Cholera, niedobrze. Dodo ma jeszcze jedną akcję. Dobra, nie strzeli. Ciężki mech załatwiony. Co ty możesz? Ty możesz całkiem sporo, ale zobaczmy jak się ma... Elobelo może... Też może sporo. Może trafić dwa mutony i zniszczyć im zbroję. Albo może trafić dwóch tutaj żołnierzy i obu zabić. Nie może trafić dwóch chyba. Ten nie dostanie eksplozją. Może coś źle patrzę, bo jest schowany. Zajmijmy się tymi mutonami jednak. Może powinienem przesuwać się bardziej do przodu? Iść do tego przekaźnika? Nie no, wydaje mi się, że w końcu się skończą posiłki. Jane, co może zrobić Jane? W sumie moglibyśmy wykorzystać Jane w tym celu. Podbiec i zaatakować. Stop tutaj. O. Spróbujmy tego. Cholera, berserker, zapomniałem o nim. O nie. Tak, czy to znaczy, że... teraz możemy strzelać w destruktory, dlatego że doszliśmy do niego. Dobra, Trauman. Cała nadzieja w snajperach. Napierniczaj. Trzeba było tak zrobić od razu. Podbiec kimś i strzelać snajperami. Dobra, Bob. Bob Rekrut. Co może zrobić Bob Rekrut? Bob Rekrut może zabić tego żołnierza nam na dole. Nie damy mu osłony, dlatego że jeśli ściągnie na siebie ogień, to nawet lepiej. 56%, 71%, 67%, 62%. Ja myślę, że chcemy pewniaka. Bardziej się przejmuję tym berserkerem teraz. O! Już awansował. A teraz, jakie ty masz opcje, Bob? Bob może zrobić Aid Protocol i zrobi na Jane. Gdzie jest Jane? To po pierwsze, żeby miała większe szanse przeżycia w starciu z Berserkerem. Zaraz, czy ja jej nie dałem umiejętności kontrataku? Nasz nowy rekrut dostał, ale on był wystawiony jako przynęta. Panikuje. Warcry. Nie wiem, co robi Warcry. Strzel chociaż do kogoś. Bardzo ładnie. Rozwaliłeś osłonę przynajmniej. Będzie musiał szukać nowej. Pudło. Świetnie. A, mam jedną wieżkę na Overwatchu, ale... O, dobrze. Nie tak dobrze. On chyba leci do statku. Czyli te moje wieżyczki będą mogły się nimi zająć. A, no tak, mamy Blade'a. Świetnie. Zapomniałem o tej umiejętności. Jest taka dobra. Świetnie. Nie panikuj, wszystko jest dobrze. Zacznijmy od wieżyczek, bo one i tak inaczej zmarnują swój ruch. 65%. O, tym razem przysłał kogoś lepszego. Bardzo ładnie. Overwatch. No zaraz, a ty masz strzał na maszynerię.
No to strzelaj w maszynerię. Albo możesz podejść do wroga. Tutaj. I stąd trzeci, nie wiem, czy to nie będzie zasłonięte, ale zaryzykuję. W ten sposób. Dlaczego tak robię? Dlatego, że jak on się ruszy, to dostanie umiejętność Oblejcą automatycznie. Jeśli dobrze ją rozumiem. O cholera, chrysalidy. Trzeba było nie podchodzić. Cholera, jasna. Dobra, rozwalmy to szybko. Spierniczamy stąd. Snajper jakiś. Trochę on musi przeładować. Nie przeładuje. A zaraz, ona ma Bladestorm, więc krystalidy nie powinno być na nim zagrożeniem. Nie takim w każdym razie. Dobra. Dodo ma dobry strzał na kogoś, ale najpierw znajdźmy naszego snajpera, który może rozwalić maszynerię. Dawaj. Brawo, Wolf. Target destroyed. Excellent work, Menace 1-5. Shen, what's our status? Whatever it was, destroying it seems to have lifted the disruption field. Engine control systems are coming back online. We should be clear to take off within 60 seconds. Dobra, teraz odwrót kontrolowany. We should get the squad on board and get moving. Dobra. Sobie podejdziesz tutaj, weźmiesz rzeczy od Mutona. Rdzeń Illyrium, lepszy magazynek i kolba. Trafisz kogoś stąd? Czy Aid Protocol sięgnie do Jane? Tak, może być jej potrzebny, zróbmy to. Bo chrysalidy ją zaraz zaatakują. Jestem prawie pewien tego. Dobra, pozostali nie spróbują załatwić Mutona. Nikogo nie zostawiamy. Czy protokół się. Czy ten protokół się sumuje? Najwyraźniej nie, dlatego że nie mogę jej wybrać jako celu. Kogoś mogę wyleczyć? Mogę. Naszego rekruta, który sobie całkiem ładnie poradził wcześniej. To niestety panikuje. I atak. Jedno wrażenie, nie najlepiej. Trzeba być szczery, nie poszło ci to za dobrze. A kurczę, trzeba było zacząć od Elobelo, on przecież ma... Elobelo przecież ma oznaczanie celu. Użyjmy w ogóle chainshota. Cześć, tu Michał. Stała się rzecz straszna i niespodziewana, ale no, może nie aż tak straszna. Jak widzicie, jest przerwa. Ostatni odcinek zakończył się nagle i jest posunięty trochę do przodu, bo chrysalidy zmieniły swoją pozycję. Co się stało? Stało się tyle, że skończyło mi się miejsce na dysku w trakcie nagrywania. Zorientowałem się i zacząłem od nowa z zapisywaniem gdzie indziej, ale ucięło kawałek misji. Oczywiście mógłbym zacząć ją od początku, no ale szło całkiem ładnie, więc wolałbym tego nie robić. Więc tak, kontynuujemy od tego punktu. Nie jest to dużo dalej. Chyba skończyło się miejsce na dysku, zanim zabiłem Mutona, tego tutaj. I zanim było troszkę kombinacji z chrysalidami. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Mógłbym to w sumie sprawdzić. No nieważne. Dużo nas nie ominęło. Teraz kolej na rozprawienie się z robactwem. Na początek weźmiemy Jane i zmywamy się z tego miejsca. Zmywamy się z tego miejsca i dotrzemy tutaj. Dlaczego na to miejsce konkretnie? Dlatego, że zablokuje wejście po tych linach chrysalidom. Ja nie wiem, czy one wchodzą po linach, czy wskakują. Jeśli chodzą po linach, to im je zablokuje. Dodo, co ty możesz? Dodo może sobie strzelić tu. Mamy Wolfa. Wolf może strzelić tylko w jednego wroga i da radę dojść w jednej kolejce. Dlatego spróbujemy zabić nim tego chrysalida. Znaczy zabić, trafić, bo nie zabijemy na pewno. Dobrze.
Zaraz, do doma granat. Mógłby podejść i rzucić go tutaj, albo... Co jeszcze mamy z granatem? Ty masz granat i nie masz przeładowanej broni. To się świetnie składa. Zrobimy tak. Podejdziesz sobie... Tu czy tu? Żebyś zdążył potem wrócić do statku. Powinieneś być w stanie wrócić do statku, prawda? Raz, a właściwie to nie wiem. Dobra, podejdźmy tutaj. Stąd jestem prawie pewien, że da radę zdążyć. I rzucimy granat. Rzucimy granat, żeby zabić oba te krysalidy. Jak się... Uda się? Nie, to trafia tylko jednego. O, uda się. Znaczy zabiję tylko jednego, ale... Jeden załatwiony. Dodo. Dodo może strzelić tu albo... Zobaczmy, co Elobelo będzie mógł zrobić. Bob Henry to jest nasz nowy rekrut. W sumie mógłby zabić Chrysalida. Niech spróbuje. Mógłby też podejść i zabić Chrysalida. Będzie mu bliżej do statku, jak to zrobi. Order confirmed. Moving out. 87, to ładna szansa, dawaj. Zbiorę te trupy krysalidów, będzie można je autopsjować. Świetnie. Krysalidy nie wydają się aż tak groźne jak na przykład archony czy coś takiego. Dawaj. Przeżył. Kogo jeszcze mamy? Zrobiłem błąd, trzeba było zrobić Jane Run and Gun i wtedy ona by mogła strzelić. No ale cóż. Załatwiony. To wszyscy, którzy zostali, szybko na statek. Wieżyczka Overwatch. Wieżyczka Overwatch. Izmo. No to na statek. W sumie masz jeszcze Gremlin Hill jeden wolny. To możesz kogoś wyleczyć. Na przykład Jane. A. Kurczę, mógłbym ją zostawić rano, zobaczylibyśmy, ile obrażeń zada trucizna krysalida, żebyśmy to wiedzieli. Ale też jeśli byśmy to zrobili, to ona dłużej byłaby niedostępna. Na statek. Wszyscy na statek i spierniczamy. Swoje posiłki, ale posiłki nie powinny być w stanie zrobić nam żadnej krzywdy. Dlatego, że zanim będą mogli się ruszyć, to my już uciekniemy. Chociaż ten mech chyba ma automatyczny overwatch, więc jeszcze może nas trafić. Mogliśmy zostać i trochę z nimi powalczyć, ale wydaje się to mało rozsądne. Bardziej, że już misja została wykonana. Więcej do... Więcej posiłków. Spoko, już uciekamy. Jane. Raz. They're getting ready for an all-out assault. Dodo, raz. Affirmative. Wszyscy na platformę. Dobiegniesz? Dobiegniesz. Rolling out. Bob Brunejda. Overwatch. Ale pudło. Travoman. Weź sobie na rożku stań. Ktoś? Wolf. Biegiem. Się wyroczy, żebyś mi nie wskakiwał. Przy wybieraniu. Bob Henry, nasz nowy rekrut. To wszyscy? Powinna być ich ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest. No to uciekamy. Excellent work, Commander. Looks like the Avenger lives to fight another day. To była bardzo fajna i bardzo wymagająca misja. Podobała mi się, ale nic na niej nie zyskujemy, więc lepiej byłoby, oprócz doświadczenia, więc lepiej by było ponownie takiej misji nie rozgrywać, jeśli to możliwe.
Wolf dostał awans i chciałbym zrobić z niego takiego snajpera jak Travoman raczej, niż jak Pasox. Czyli długodystansowego. No i świetnie. Rdzenie Illyrium, na 2 stock, Advanced Expanded Magazine. Czyli nie zebraliśmy tych trupów. Szkoda. Dałoby się trupy chrysalidów. I mamy jeszcze... Co jeszcze mamy? Bob Henry Wound. 5 dni. Awans. Squad Sight. Został snajperem. Kurczę, sami snajperzy, a chciałem grenadiera. A dobra, snajperzy też się przydają. Tylko musimy im dać lepszą broń. Dobra. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą część odcinka. Może to po prostu posklejam. Tak, skleję te odcinki, nieważne. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tutaj skończymy. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.